Zapraszam na kolejny odcinek. Działasz? Tatuś tam wodę leje. Zabrałaś już ich tam stamtąd? Tak. Dobra, to idziemy zobaczyć. A, kaczuszki wykąpane. Na zewnątrz kąpały się dzisiaj jak szalone. Teraz niech się wysuszą. Przejdźmy tutaj. Tu wam pokażę. O, tam widzicie kaczuszkę na środku? To dzisiaj rano się wykluła. Brojlerki mają wodę, ale trzeba by im mamelka wyczyścić i jedzonka dać. No i ten wspomniany inkubator, który ktoś pytał. Od czego by tu zacząć? No może tak pokrótce. Włącznik, wyłącznik, światełko tutaj. Włącza się. I tu sobie zrobiłem podwójnie. Tak, żeby niby kontrolnie, nie? Tu jest sterownik. Pokażę wam dokładnie model. A tutaj jest taki termometr kontrolny, ale powiem wam szczerze, z praktyki nigdy prawie na niego nie patrzę. Zawsze tutaj. Ten jest dużo dokładniejszy. I zresztą, co tu dużo mówić, patrzcie, 76,8 tutaj, przepraszam, 76,6 macie tutaj wilgotność, a tu macie 68%. Temperatura 37,6, 36,9, więc on nie jest w ogóle dokładny. Ktoś mi tam wspominał w komentarzach i mieliście rację, on nie jest w ogóle dokładny. Generalnie tak, już nie pamiętam dokładnie, ale on, jeśli dobrze, chyba piątkę ma styropian w koło. Tak to wygląda w środku. Zaraz kamera przeparuje. O, tak to wygląda, drodzy widzowie, w środku. Myślę, że spokojnie tutaj z 200 jajek się zmieści. Jest brudny, tak, jest brudny na dole, bo cały czas trwa cykl i nie chce wychładzać tych jajek. Popatrzcie, tutaj się klują kaczuchy. Jedna się wykluła, następne się klują. Więc ja nie chcę przerywać tego cyklu. Jak go włączyłem, to on będzie jeszcze tak przynajmniej miesiąc chodził i później będzie już wyczyszczony. Co do budowy samego inkubatora, to możecie w poprzednich filmikach zobaczyć, więc nie wiem, czy jest sens tu omawiać. Tylko tak, tu jest 100-watówka grzałka, o tutaj. Tu jest wentylator, który bez przerwy pracuje i rozprowadza to ciepło. Tam z tyłu żaróweczka. Na tej wysokości są czujniki, ten po prawej to jest czujnik od termoregulatora, od termostatu, natomiast po lewej to jest ten niedokładny termometr. Na tej samej wysokości, żeby ten sam niby odczyt dawały, no ale jak widzieliście, jest różny. Na samym dole jest tacka z wodą, w tym momencie jest zabezpieczona siateczką, bo zdarzało się, że jednak te maluchy wpadały do tej tacki. Ona jest minimalnie większa niż te tace, więc tak to wygląda. No i tyle chyba, drodzy widzowie. No, jak ktoś ma jakieś pytania jeszcze odnośnie tego inkubatora, to mówię, to albo pytajcie, albo posiłkujcie się tymi filmikami, które tam zamieszczałem i wtedy będzie wiadomo. Ja zamykam, bo popatrzcie, jak się parametry pozmieniały. Temperatura jeszcze się w miarę utrzymuje, ale wilgotność bardzo szybko leci na głowę, więc dlatego zamykamy i popatrzcie. Przy zamkniętych drzwiczkach zaraz wilgotność powinna zacząć rosnąć. To co, zabrać im wodę? Tak, weź tą wodę. Weź tą wodę od nich, trzeba wyczyścić i pełno im nalać na noc. No, więc kaczuszka się odnalazła, trochę się bałem, czy ona się tu w brojlerkach odnajdzie, ale bez problemu, nic jej nie robią. Więc fajnie, a popatrzcie, brojlery jest już co w rączkę, a no, złap w rączkę. Jest już co w rączkę wziąć, powiem wam, już takie byczki są. Naprawdę, duże te kurczaki, w porównaniu z takim standardowym kurczakiem nioską, to one są duże. Cześć, witajcie przy niedzieli, drodzy widzowie. Dzisiaj przepiękny dzień, po prostu przepiękny. Ja cały dzień chodzę w krótkiej koszulce polo, nie wiem ile było dzisiaj stopni, 20 coś chyba, czy 21, no super, naprawdę super. Teraz jest godzina 18:55 i fajny taki wieczorek ciepły. Co wam chciałem pokazać? Poczekajcie, bo szedłem z myślą, żeby wam coś pokazać i zapomniałem. A, dobra. Wiem. Sprawdzimy do indyczki, bo dzisiaj ma termin klucia.
ale jeszcze nic nie słyszałem tam. Więc spróbujmy zobaczyć, co tam się u niej dzieje. Cześć, Pysia. Ojej, od razu tak... Od razu, syno, od razu. Pokaż. Gdzie... O, patrzcie. Nie ruszam, nic nie ruszam. O. Jest pierwszy maluszek. Dobra, nie będziemy jej stresować. Niech one się spokojnie klują. Super. Dobra, bo zaraz mnie dziubnie jeszcze tutaj. Tyle narobię. Nie bój się nic. Nikt ci nic nie zabierze. To są twoje maluszki. Ja wiem, pilnuj ich. Dobrze. No więc... Sukces, drodzy widzowie. Pierwszy raz indyki. I to nie inkubowane. Zresztą inkubowanych też jeszcze nie miałem. Ale pierwszy raz indyki na ranczu Macieja. Ale mnie to cieszy. Generalnie jakbym w Totka co najmniej wygrał. Tutaj kurczę coraz ładniej. Dzisiaj jak słońce świeci, jest ciepło, to człowiek ma od razu inny humor. Naprawdę. Ja to po sobie widzę. No, jest tyle energii do życia, że szok. Tu wam jeszcze jedną rzecz pokażę, bo zwracaliście mi uwagę i tak może niedokładnie to pokazałem. Tak jak w tym filmiku, jednak ta część mi się bardziej podobała, mniejszy spad. I popatrzcie, tutaj są podkładki dołożone. Nie pamiętam, one chyba miały 16 cm czy 15, jakoś tak. Takie podkładeczki są zrobione. No tak to jest, drodzy widzowie, no. To wszystko się, że tak powiem, buduje na żywioł, tak? Ja nie miałem żadnego planu, ja to w głowie sobie wymyślałem te wielkości i co innego jak się w głowie wymyśla, co innego jak się to widzi na żywo. Więc stąd te zmiany, ale mimo wszystko i tak jest wysoko, popatrzcie. Ja mam 1,80 m, jak wyciągnę rękę, to w dalszym ciągu nie jestem w stanie dostać do tej płatwi. Do tej niższej. O tamtej wysokiej to już nawet nie mówię, bo... Czekajcie, 50, tu jest 60, 110, 170, 220 jest tutaj, nie? Na tym znaczku. No to popatrzcie jeszcze, ile jest do góry. Naprawdę jeszcze tutaj krokwie przyjdą, które też jeszcze podniosą delikatnie wszystko do góry, więc no duże wrażenie to robi, jak się teraz to widzi na żywo, nie? Jak się widzi, jak to będzie wielkie, to naprawdę robi wrażenie i serce cieszy, nie? Bo to wszystko będzie też przeznaczone pod zwierzaki. Może nie w pełni, ale bardzo duża część tego budynku będzie przeznaczona pod zwierzaki. Tak jak już wam mówiłem, tutaj będzie kurnik, nie? Ta 1/4 tego pomieszczenia to będzie kurnik. To i tak będzie duży kurnik. Jaki to będzie kurnik? 4x3, 12 metrów kwadratowych. Dobrze mówię? Chyba coś koło tego, nie? Plus ten wybieg ogromny, który będziemy robić w tym roku. No i tak, już wiem, pamiętacie, nie wiem, odcinek grudniowy czy nie, ja mówiłem o swoich planach na ten rok, co bym chciał zrealizować. Już wam mogę powiedzieć, bo widzę to i czuję, że tak powiem, finansowo. Nie dam rady tej szklarni w tym roku zrobić. Zresztą, już wydaje mi się, jest trochę za późno. Jak mi się gdzieś uda trafić jakąś taką niewielką konstrukcję, tutaj gdzieś w okolicy, ktoś będzie sprzedawał, to może coś takiego nabędę. Natomiast tą szklarnię, którą chciałem budować, taką większą i jeszcze z takim fajnym systemem, to musimy poczekać na przyszły rok. No niestety, jak sobie zacząłem liczyć koszta budowy tego budynku, a zwłaszcza drzewa na krokwie, bo niestety na krokwie będę musiał kupić to drzewo i potem to wszystko przykryć, no to się robią zacne kwoty. Ile dokładnie dowiecie się, jak będziemy to robić, natomiast no jest to dosyć spory wydatek. Dlatego nie ukrywam, że no nie dźwignę finansowo i szklarni, i tego tutaj oto przybytku. No szklarnia, tak jak liczyłem, no to myślę, że około 3-4 tysięcy, nie? Z folią, z tym wszystkim, co chciałem zrobić. Więc na spokojnie. W tym roku jeszcze będziemy gospodarzyć na otwartym ogródku. Już tam coś się zaczęło, już tam coś z żoną wysiewaliśmy, to zaraz wam pokażę. Ale budowę szklarni przeniesiemy na przyszły rok. Powolutku, małymi krokami. Też nie chcę, wiecie, nie da rady wszystko naraz zbudować.
Być może, no. Dobra, więcej nie mówię na razie, bo za chwilę zdradzę za dużo. Zostawmy na razie to tak, jak jest. Pokażę wam jeszcze tylko ten ogródeczek, co tu coś się zaczęło dziać. W dalszym ciągu jeszcze nie jest cały zrobiony, ale już coś widać. No to lubczyk to wam pokazywałem, czosnek widzieliście. Tutaj już są cebulki, marchewki, pietruszki, zwykłe, te korzeniowe, naciowe, rzodkiewki, to jest tutaj. Tutaj, co tutaj było? Co tutaj było? Aha, cebulka, dobrze, tu jest cebulka na zmianę z koperkiem. Różne kolory cebulek, trzy bodajże, i na zmianę z koperkiem. Tu jeszcze nic nie ma, tu będzie prawdopodobnie pod papryki, tu jest cała pod pomidory. Tu będą buraczki chyba z tej strony, czy z tej, nie wiem. Tutaj też jest lubczyk, tu jest koperku dużo. Powiem wam szczerze, ja jestem fanem koperku, uwielbiam koperkować wszystkie ziemniaki w okresie wiosennym i letnim. Ziemniaczki takie z koperkiem, z siadłym mlekiem, takie podsmażone jeszcze na patelni. O, dałbym się pokroić za to. No i tutaj truskaweczki. Tu moja teściowa mocno ostatnio działała. Te truskaweczki i ładnie to wszystko porobiła. Natomiast aż się pochorowała, więc zdrówka życzę mojej teściowej. Dobra, co wam jeszcze chciałem pokazać? Chyba tyle. Czereśnia mi zaczęła kwitnąć, więc jest fajnie. Tu jest grajdołek, ja wiem o tym i nie musicie mi tego przypominać. Wiecie, jak coś się buduje, no to zawsze tego materiału tutaj się gromadzi i coś tam się z tym dzieje, tak? Im więcej będzie zbudowane, tym mniejsze te kupeczki będą, bo tu będzie po kolei wszystko, że tak powiem, likwidowane. Nawet ten gruz, który tutaj jest, zastanawiam się, czy tutaj sobie takiego podestu, o tu z przodu, przed wjazdem, nie? Nie wylać. I ten gruz też tu będzie zużyty, ale to wszystko po kolei. Tak więc, drodzy widzowie, no, tak jak mówiłem, pochwalę się sukcesem, indyki wychodzą, jest super. Nie wiem, ile jeszcze, ciekaw jestem, 20 chyba jajek miała, jeśli pamiętam. Chyba, że coś doniosła jeszcze. Chociaż chyba nie, no nie wiem zresztą, jak to tam, kurczę, z tym wszystkim, ale no. Cieszy mnie to niezmiernie, bo no bo fajnie, że te indyczki wychodzą i że coś się dzieje. Jeszcze bym do tamtych zerknął. Co z tamtymi? Ale nie jestem pewien, czy tam mi się uda wejść. Witam, panie dziedzic, panie Adrian, witamy. Sekundka. Włączymy sobie światełko u indyków. Tu, jak widzicie, małe zmiany. Samczyka nie ma, to już wam mówiłem, ale jeszcze jedna samiczka jest odgrodzona, bo wiecie, co się okazało? Wczoraj, mimo że samca nie było, dwa jajka zniesione i ponownie jedno zbite. I mam podejrzenia, że to któraś samica bije. Najprawdopodobniej ta, która nie niesie. Dlatego jest teraz jedna oddzielona od nich. Jest tam razem z samcem w tamtej wolierce, tutaj. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A, o, tam jest. O. Tam jest samiczka, tu jest samiec. O, patrzcie, co te kaczory. Tak się cały dzień biją. On waluś szaleje po prostu. Bez przerwy się bije z tamtym kaczorem. O. Waluś! Czy ty chcesz na rosołek? Chcesz? Weź ty się uspokój. Bez przerwy tamtego Harego bije. I to jest dziwne, bo pokażę wam za chwilę filmik, w którym to Harry okładał Walusia jeszcze wczoraj. A dzisiaj sytuacja się zmieniła. Nie wiem czemu, ale się zmieniła. O, jajko tam jest od perliczek. Ej, a co wy tu robicie? Halo? Patrzcie, jak Harry Walusia okłada. Ale Waluś się też nie poddaje, cwaniak. Chociaż Waluś, no, raczej przegrywa to starcie. Dobra, spokój. Dobra, idziemy do indyków.
tu już przeschło na tyle, że można spokojnie wejść, to jajeczko zabierzemy. Czego tutaj zniesione, to nie wiem. Dobra, jajko za chwilę. Zostań tam. A idziemy zobaczyć, co u tych indyczek słychać. No, dzień dobry paniom. Musimy zobaczyć, co tu się dzieje u was. O, tu też jajka, kurczę. Widzę te perliczki, gdzie im się chce, to niosą. To jest jakie? No, takie jakieś zielonkawe, czy mi się wydaje? W tym świetle. No dobra, pokaż, co ty masz. Masz coś więcej? O tak? Momencik, ja sobie tylko zapalę światełko. Tak żebyście lepiej widzieli. Pokaż się. Kurde, powiem wam, że trochę się jej boję. Ale ona ma tutaj kurze jajka chyba, czy mi się wydaje. No kurze to są chyba. No pokaż, co tam się dzieje. Aj, kury ci tu naznosiły tych jajek i siedzisz na nich. No trudno. Ty chyba nic nie masz, ale ty zaczęłaś siedzieć w tym samym czasie, co tamta. Pokaż, nie bój się, maleńka, nie bój się. Pokaż, jest coś tam? Jest jakiś ten maluszek? No pokaż. Nie ma nic. O, jaka groźna jestem. Dobra, wycofuję się. Cztery maluszki masz, nie widzę, żeby się tu coś kluło. Pokaż mi. Czekajcie, bo ona mnie chyba zaraz zaatakuje. No odsuń się. Dobra, wycofuję się, bo nie chcę z tą indyczką mieć do czynienia. W sumie nie wiem, jak indyk atakuje, ale nie chciałbym sprawdzać tego. No dobra, idź do siebie, idź. Idź tam do siebie. Idź do siebie. Wodę im musiałem uzupełnić. Moim brakło. A popatrzcie tam. Tam w rogu zabrałem jedno od bażantów. Ten daszek taki większy. I tam sobie kurczaczki nocują, bo one nie chciały wchodzić tutaj, bały się. Ale tam się na spokojnie układają do snu. I tam sobie śpią. Nie pamiętam, czy w końcu skończyłem swoją myśl, czy nie. Chodzi o to, że ta jedna została oddzielona. I teraz sprawdzimy, czy z tych dwóch jak będą niosły, czy w ogóle te dwie niosą. I czy dalej będzie jajko zbite. Jeśli tak, to znaczy, że to nie jest tamta, która została oddzielona. Tu zostały dwie samiczki, tam jest samiczka i samiec. Ale patrzę dzisiaj i dzisiaj jajeczka nie widzę. Tam jest sztuczne, to tym się nie dajcie zwieść. Tak więc tyle, drodzy widzowie, na dzisiaj. Szybki update. Sukces jest, bo indyki się lękną. Może taki troszkę połowiczny, bo tamte indyczki, jak widzieliście, no jedna ma cztery jajka, druga siedzi na samych kurzych. Więc to ta indyczka, która na koniec po prostu... No nie miała tych jajek. Nie wiem, czy ona niosła do innego gniazda, czy jak, ale... Co zeszła, żeby coś zjeść, to prawdopodobnie kury jej donosiły. No i teraz te jajka, część się wylęgnie, część pewnie ona zejdzie i trzeba będzie pod inkubator rzucić. No, no poradzimy sobie. Tylko dziękuję za dzisiaj, miłego wieczorku, trzymajcie się, widzimy się w następnym. Cześć!